Dzisiejszy dzień to uroczystość właśnie objawienia Pańskiego, popularnie, jak Pan mówi, Trzej Króli. Objawienie Pańskie, więc Chrystus jakby podkreśla narodzenie Jezusa Chrystusa, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, aby objawić się każdemu człowiekowi, każdemu narodowi, aby objawić się każdemu człowiekowi, który żyje na tym świecie. Po to Bóg stał się człowiekiem, aby nas wszystkich zbawić. Dlatego to ważne, ta ważna uroczystość dzisiaj przeżywana w naszych kościołach, dlatego tak licznie ludzie gromadzą się, aby dziękować Chrystusowi za to, że się narodził, za to, że chce się objawić, objawić swoją miłość, swoje zbawienie wszystkim ludziom. Mędrcy, królowie, to już jak to każdy określa, mędrcy, którzy przychodzą, oddają pokłon Chrystusowi nowonarodzonemu, przynoszą ze sobą dary, wiele pięknych tradycji z tym związanych, chociażby to, że poświęcenie kredy, kadzidła na drzwiach, później tą kredę, kiedy odbieramy z kościoła, zaznaczamy właśnie inicjały mędrców, królów. Piękne świadectwo, dzisiaj piękne świadectwo, jeśli chociaż wchodzimy po wizycie duszpasterskiej i widzimy na mieszkaniach inicjały królów, mędrców, od razu wiemy, że tu mieszka na pewno rodzina chrześcijańska, katolicka, która przyznaje się do wiary i do Pana Boga. Orszak, Trzech Króli, dzisiaj prawie w każdej świątyni, w miastach organizowane, u nas również w parafii za chwilę rozpocznie się ten orszak Trzech Króli dla dzieci, gdzie oczekują przybycia królów, gdzie razem z królami złożą dary nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Przy złowie, hucą, delikatnie, łos sobie, łos.